Cześć, cześć, cześć. Witam Was z powrotem na ekranie. Zapewne niektórzy z Was się już za mną stęsknili, ale musicie mi wybaczyć, miałem pewną misję do zrobienia. Jak co odcinek zapraszam Was na kolejną przygodę. A w dzisiejszym odcinku będzie troszeczkę kukułki, żurawi, zimorodków oraz innej drobnicy, którą udało mi się zaobserwować i sfotografować w lesie. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku. Nowych widzów oczywiście również witam na kanale. W dzisiejszej wyprawie, jak widzicie, pogoda mi nie doskwiera, bo jest całkowite zachmurzenie, ale w późniejszym czasie ma się ponoć rozpogodzić, także nie będzie z tym problemu. A jeśli nie, no to trudno. Ja tam jestem przygotowany na prawie każde warunki, aczkolwiek dzisiaj buty wziąłem zwykłe, bo stwierdziłem, że będzie sucho, a jak wlazłem już na pierwszą łąkę za nowym gatuneczkiem, który zdążyłem zaobserwować, to kurczę, buty już mam zafyflane. Co do dzisiejszej wyprawy, to idę zamontować fotopułapkę w znane mi tutaj rejony. Miałem rozstawić namiot, ale kurczę, molek, taki byłem podjarany tą całą sytuacją, że już w końcu w teren idę, kurczę, że zapomniałem tego namiotu. Także no szkoda. Myślę, że następnym razem będę musiał zabrać plecaka, nie wezmę, a namiot będę musiał wziąć. Także co do dzisiejszego sprzętu, to standardowo mamy tutaj zetkę z obiektywem na głowicy, jakiś tam lekki statyw. W plecaku szmatka do wycierania, coś na komary. Nowy nabyteczek tutaj, o, widzicie, taki tamronik fajny. I co, powerbank, dwie wody, troszeczkę tu mam jakieś ubranie, znaczy spodnie do mojego kombinezonu, dwa batony, nie zapominać o jedzeniu i fotopułapkę. Więc to wszystko tu jeszcze mam uchwytane. Nie sprawuje mi się ostatnio. Komplet baterii. No i to byłoby chyba na tyle. Także co do wyprawy, to dzisiaj będę tak sobie powoli chodził, wypatrywał ptaków i próbował je, kurczę, sfotografować. Nie mam jakichś dzisiejszych wymagań z tego względu, że dwa tygodnie nie byłem w terenie i jestem teraz taki dzikus, że tak powiem. Także nie przedłużam, biorę sprzęt na plecy i lecimy fotografować jakieś ptaszorki. Ogólnie wszystko, co napotkam na swojej drodze. Także chodźcie, idziemy. Właśnie widzę kanie rudą, jak sobie tam szybuję. Może chwilę nagram, jak mi nie ucieknie.
pięknie kukułeczka leciała. Jeszcze udało się w locie nagrać. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało na komputerze. W każdym bądź razie ja powoli się zwijam, a wy lecicie ze mną. Słuchajcie, ja jestem już blisko miejsca, gdzie ostatnio byłem. I nie powiem, że jest bardzo ciężko poruszać się po takim terenie z tą ilością sprzętu. Więc postaram się tutaj nagrać maksymalne minimum. Z tego względu, że jestem już, jak widzicie, tak jest, na terytorium zimorodków i chciałbym, kurczę, dzisiaj chociaż jednego sfotografować. Być może jak uda się to coś nagrać. Także powolutku idę w miejsce, gdzie przedostatnim filmie, czy dwa filmy wcześniej, fotografowałem i nagrywałem zimorodki. Przydałoby się. Dobra. Piękny teren, ale niestety trzeba zachować ciszę i maksymalną koncentrację. Drzew, wilki się odzywają. Niestety poza moim zasięgiem nie idzie ich sfotografować, bo one są w koronach drzew. No nic, idziemy dalej. Poruszanie się w takim terenie, gdzie jest 100% liści i patyków suchych, jest naprawdę bardzo powolne, a mam jeszcze do zimorodka jakieś 300 metrów, więc muszę się, kurczę, więcej patrzeć pod nogi niż, kurczę, dookoła, nie wypatrując jakichś ptaków albo bobra. No niestety, taki teren to trzeba iść bardzo, bardzo powoli i jak najmniej hałasować. Słuchajcie, ja za chwilę się rozłączam, bo chciałbym najpierw tam kilka minut poobserwować wodę, co się na niej dzieje. Idąc już jakieś 150 metrów, no może 200, nie zaobserwowałem żadnego kingfishera na wodzie, więc śmiem rzec, że chyba będzie lipa, ale może sobie upatrzył tamto miejsce. Zobaczymy. Słuchajcie, siedzę już tutaj jakieś dobre 2,5 godziny.
w sumie leżę. Znowu przyleciał zimorodek, cholerka, no. Nie dadzą ponagrywać. Dziwnie, bo zimorodek siada na... Siada zimorodek na ziemi. Co mnie strasznie dziwi, żeby to jeszcze usiadł w słońcu, to by się, nie wiem, suszył. A on siada na ziemi i głową tylko skiwa do góry, na dół. Nie wiem, dlaczego tak robi. Cały czas latają, cały czas polują. Oczywiście dzisiejsza moja pozycja tutaj nie jest na właśnie fotografowanie zimka w akcji, tylko bardziej statyczne zdjęcia. Musiałbym jeszcze gdzieś inną miejscówkę znaleźć, gdzie można troszeczkę niżej na poziomie wody usadowić się i fotografować. Bo tutaj, gdzie jestem, jest strasznie wysoki brzeg. I kurczę, jakieś, nie wiem, 10 metrów może. Może z 12 jest dziupla zimorodka. Jak tylko przyszedłem, to już wiedziałem, że tam się kitrają, bo jest otwór w takiej wyrwie w ziemi i jest mokry, więc wiedziałem, że coś tam na pewno... O, znowu przyleciał. Ja pierdolę, piękne słoneczko. Zobaczcie, jak tu jest bajecznie. W tej skarpie ma tutaj właśnie dziuple, więc tak wygląda moje dzisiejsze fotografowanie. Nie miałem jeszcze okazji nowego obiektywu użyć i pobawić się trochę w inną przyrodę. Ale być może w drodze powrotnej, kiedy z wami się już poleci, znowu zimorodek, cholera. O. I znowu ma rybkę chyba w pysku. Oprócz zimorodków nie zabrakło również rudzików oraz strzyżyków, które dookoła zbierały pokarm zewsząd i karmiły swoje młode. Słuchajcie, wyleżałem zimorodki, wyleżałem rudziki i wyleżałem strzyżyki, jak Boga kocham. Taka obserwacja jest zajebista, że normalnie w jednej kępie powalonego drzewa w korzeniach miały trzy gatunki ptaków gniazda, mianowicie zimorodki, rudziki i strzyżyki. Także kurczę, powiem wam, że za jednym zamachem miałem wszystko na tacy podane. Leżałem, później zmieniłem troszeczkę pozycję,
żeby zobaczyć, co ten zimowrotek właśnie taki dziwnie sobie z tyłu lata, a się okazuje, że on tam na kija siada i za chwilę zobaczycie na materiale wideo, jak to by się wyglądało śmiesznie, bo on z kija wlatuje przodem do nory, a później tyłem wylatuje, wychodzi, wytuptuje kurde tyłem z tej norki i kurczę leci dalej z powrotem po rybę, nie? Także gruba akcja. Jestem w dniu dzisiejszym totalnie spełniony. Mało tego, jak słyszycie, za mną wyją żurawie, bo okazało się, że jak już leżałem, nie wiem, tam chyba też za 30 minut leżałem bez ruchu. Oczywiście spodnie nie mam dzisiaj, kurczę, maskujące założone, a mój błąd, powinienem założyć. Okazuje się, że lecą 30 minut, za mną podeszły mnie żurawie na, nie wiem, 25 metrów. I kurczę, nie mogłem, na szczęście to jest prześwitujące, więc kiedy sobie tak delikatnie przesunąłem, to mogłem przez siatkę spojrzeć, jak daleko one są. No i kurczę, kiedy zaszły za drzewo, mogłem sobie śmiało, szybko, energicznym ruchem zmienić pozycję i kurczę, fotografować. Także żurawiksy też bardzo, że tak powiem, z bliska i w lesie przede wszystkim. Nie są gdzieś tam, kurczę, na polu, nie wiem, gdzieś tam na łąkach, tylko w lesie. Takie właśnie krzykliwe, dzikie żurawie. Mówią. Dobra, ja się będę powoli zwijał. Jeszcze wezmę sobie nowy obiektyw, troszeczkę potestuję. Żeby zobaczyć, co z nim się jeszcze da tak bez lampy błyskowej wyłuskać z lasu przyrodniczego i będę powoli się zwijał do domu, bo już jest godzina 15:10, a na 16:00 mam być w punkcie zbornym, więc kurczę, pedałuję. Oczywiście na koniec filmu zapraszam wszystkich nowych widzów do subskrypcji kanału, jeżeli będzie wam się podobać materiał, a wierzę w to, że będzie, bo mi się mega podoba. To zapraszam do subskrypcji, zostawienia łapy w górę i oczywiście pozostawienia po sobie komentarza. No i cóż, do następnego odcinka. A, no i kurczę, subów znowu przybyło, także dzięki piękne, że mnie wspieracie chociaż w ten sposób. Widzimy się już w następnym odcinku. Hej, trzymajcie się.